Jesteśmy. Zapowiadany długo live z Mariuszem Wlazłym. Mariuszu, mówiliśmy o tym zaraz po zakończeniu Plus Ligi zeszłego sezonu i tak nam się zbierało. Cały sezon reprezentacyjny przeleciał, ale w końcu się odważyliśmy odezwać, a dokładnie odezwał się Kuba i jesteśmy. Dzięki za to, że jesteś z nami, tym bardziej, że jest niedziela, więc to różnie czasami każdy ma swoje jakieś zajęcia. Kuba Diabeł Bednaruk jest oczywiście z nami, we trójkę będziemy teraz sobie podążać przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Po pierwsze, dresik widzę klubowy, tak? Tak, tak, klubowy. Dzisiaj grałem mecz w Wieluniu z drużyną z Ukrainy, więc jestem w pracy, że tak powiem. No ale tym bardziej fajnie, że wyskoczyłeś z pracy na chwilę, żeby pogadać z nami, a w zasadzie z naszymi widzami, bo też poprosiliśmy, żeby przez te kilkadziesiąt godzin podrzucali pytania i w sumie widzę tutaj jest ponad 30 komentarzy z różnymi pytaniami od tego, jak teraz widzisz się, jak siebie czujesz po wspomnienia dawnych miesięcy. Po pierwsze, jak się czujesz po drugiej stronie, będąc już gdzieś z drugiej strony mostu, tak, gdzieś patrząc na to inaczej. Znaczy, generalnie ja robię to, co lubię i to jest chyba dla mnie najważniejsze. Jest to dalej pewnego rodzaju pasja, tak samo jak była siatkówka przez wiele, wiele lat. Traktowałem to jako pracę, hobby, pasję. Robiłem coś, co mi sprawiało ogromną przyjemność i w tym momencie jest tak samo. Robię coś, co mi sprawia ogromną przyjemność i Co robisz tak naprawdę w szczególe? Bo trochę ta twoja funkcja jest, mówi wszystko i nic. Znaczy tak, przede wszystkim ja organizuję pracę zespołu z wykwalifikowanym psychologiem, z panią dr Martą Witkowską, która już w zeszłym roku pracowała indywidualnie z zawodnikami. Koordynuję te spotkania, koordynuję całą tą przestrzeń, która jest związana z tym przygotowaniem psychologicznym naszego zespołu, ale również jakby pomagam w tworzeniu jakby tego systemu pracy, który w sumie dotyczy zawodników, czyli poprzez tą moją wiedzę plus ogromną wiedzę pani doktor, no na pewno jesteśmy w stanie stworzyć takie narzędzia albo ulepszyć takie te, co już są narzędzia, które są dedykowane w konkretne sfery. I myślę, że to połączenie sportowe z ogromną wiedzą psychologiczną no można zauważyć już w chwili obecnej, bo mówię, tamten rok też dużo nam dał i też dużo nam dał takiego doświadczenia w pracy przede wszystkim z grupą ludzi. Natomiast w tym roku pracujemy szerzej, bo pracujemy i na warsztatach, i w sesjach indywidualnych, w których ja od czasu do czasu funkcjonuję. Natomiast w warsztatach jestem na każdych i tam skupiamy się. A jak wygląda twój udział w sesji indywidualnej wtedy? Jeżeli chodzi o sesję indywidualną, no to jeżeli poruszamy sprawy związane z typowo zagadnieniami siatkarskimi, jakieś mechanizmy typowo taktyczne albo techniczne, bądź jakby wytłumaczenie danej sytuacji od strony sportowej. I wtedy przy też komentarzach pani doktor z punktu widzenia tej psychologicznej strony jakby znajdujemy wspólny mianownik i też pokazujemy zawodnikowi pewnego rodzaju perspektywę, jak i również naprowadzamy na szukanie rozwiązań, które w danej sytuacji albo w przeciągu jakiejś sytuacji mogą zafunkcjonować tak, żeby zawodnik rozwiązywał sytuację pomyślnie dla niego. Mhm. Powiedz mi, bo ja wprowadzałem to psychologa Pawła Habrata, on też pracuje z sportowcami. Jak to teraz wygląda? Bo część zawodników było bardzo chętnych, otwartych, część to tak, wiesz, zerkała na to tak nieufnie. Ja pamiętam taką anegdotę, nie wiem, czy ty byłeś na kadrze, co przyjechała pani, pamiętam, że Marzanna była i chyba anegdota z Dawidem Murkiem i zapytała się, jak myślicie, co będziemy pani tutaj robić, a Dawid Murek mówi, będziemy panią topić.
i generalnie takie nie było otwarcia teraz. Jak to teraz zawodnicy reagują na taki właśnie kontakt z psychologiem? Znaczy, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że jakby społeczeństwo nam się zmienia. Oczywiście kiedyś było postrzeganie pracy psychologa, nastawienie do tej pracy było dosyć negatywne i zamknięte. W chwili obecnej no, mamy zmianę jednak pokoleniową, mamy zmianę też myślenia zawodników, którzy szukają wielu sposobów na to, żeby polepszyć swoje umiejętności. I to jest jedna z płaszczyzn, która wpływa na jakość wykonania. I oczywiście dla nas jakby takim dużym krokiem milowym był zeszły rok, gdzie mogliśmy funkcjonować w tych sesjach indywidualnych i przez cały rok pani doktor pracowała z zawodnikami praktycznie wszystkimi, a w chwili obecnej jest to jakby wpisane w program treningowy i jest to kolejna jednostka, która tak samo jak przygotowanie motoryczne, siłowe, przygotowanie techniczne i treningi na sali jest też jednostką treningową, więc jakby zmieniamy trochę kontekst myślenia samych zawodników po to, żeby oni się nauczyli, że to jest element, tak jak kiedyś nie było przygotowania fizycznego tak bardzo rozbudowanego, próbujemy i przemycamy te wartości właśnie w te sfery, żeby nauczyli się rozumieć to, że to jest jedna z płaszczyzn, która ma im pomóc w lepszym funkcjonowaniu na boisku. A powiedz mi, masz tego DeLoreana, to auto z powrotu do przeszłości, a możesz się cofnąć na trening z Duńskiej Woli sprzed 20 paru lat. Masz minutę, żeby przekazać sobie te informacje, które masz teraz, ale chcesz to przekazać sobie samemu, który ma 19 lat. Co przekazujesz? Masz minutę tylko. Znaczy wiesz co, to nie jest dobry przykład, bo jakby ja zawsze poszukiwałem czegoś więcej i ja w przeciągu całej swojej tej kariery zawodniczej zawsze szukałem jakby kolejnego sposobu do polepszenia swoich umiejętności. Wiadomo rzeczą jest, że na zawodniku spoczywa ogromna presja, odpowiedzialność, której nie widać z trybun, która jest tak jakby częścią jakby dodaną z różnych stron, z różnych płaszczyzn, tak? I tego nie widać i pytanie teraz, jak zawodnik sobie to wypracuje. Miałem o tyle szczęścia, że funkcjonowałem zazwyczaj w ugrupowaniach takich, że miałem starszych, doświadczonych kolegów i moja granica błędu była szersza. Oni te jakby opiekowali się mną i wiedzieli, że w pewnym momencie ja dojdę do takiego poziomu, że będę gdzieś im pomocny. I jakby no ciężko mi jest powiedzieć, co bym powiedział 19-letniemu Mariuszowi. Słuchaj starszy. Słucham? Słuchaj starszy. Tak, na pewno doświadczenie płynące od starszych zawodników jest bezcenne, bo przeżyli już wiele sytuacji, wypracowali swoje mechanizmy, które można zaadoptować do własnej gry, ale też mogą spowodować to, że na sytuację spojrzy się zupełnie inaczej i coś wyciągnąć, zaupdate'ować i stworzyć własny mechanizm, który pomoże w trudnych sytuacjach. A żeby zamknąć ten wątek psychologiczny, ja rozumiem, że w 2014 roku byłeś tym, który na przykład korzystał z porad opiekuna, który był z wami, który gdzieś był w tej drużynie i to był ten moment, kiedy też tobie się to przydało i też od razu zadam pytanie, żeby nie przerywać ci z czatu o inną twoją też pasję, o fotografię, czy nadal ją kontynuujesz, rozwijasz? Znaczy tak, wracając do roku 2014, ja już byłem w takim etapie, że jakby miałem wypracowane pewne mechanizmy, pewne systemy relaksacji, skupienie na wybranych czynnościach, bycie w danym momencie tak jakby obecny. Oczywiście gdzieś tam rozmawialiśmy, tam ze 2-3 spotkania miałem, natomiast ja wiedziałem, co w tym momencie chcę z drużyną osiągnąć. Jakby ja byłem nastawiony, miałem fokus na to, co trzeba zrobić i jak tego dokonać. Więc jakby ja tą drogę już dużo wcześniej przeszedłem i jakby mój poziom tego przygotowania psychologicznego był dosyć wysoki. Natomiast wracając do fotografii,
No jest niezwykle ciężko w chwili obecnej ze względu na to, że obecna praca pochłania mnie dosyć mocno, natomiast dzięki niej też czuję ogromną satysfakcję i oczywiście powrócę do fotografowania, jak troszeczkę się uspokoi, może gdzieś w okolicach wakacji będzie więcej czasu. To pytanie od Calineczka 1473, ale też jeszcze, żeby zamknąć, Magda Brzoza 922 zasugerowała, że jeśli potrzebujesz jakieś materiały psychologiczne, wsparcie, to poleca się. Także służą nawet, widzisz, nasi widzowie nawet lekturą tego typu rzeczy. A tu na czacie na żywo jest pytanie, czy pojedynki z Grozerem z lat 2011-12 były najlepszymi starciami atakujących w historii Plus Ligi? Na pewno George był wybitną postacią i jest nadal, bo chociażby sezon reprezentacyjny pokazał, że w dalszym ciągu jest dużym zagrożeniem. I oczywiście, no na pewno, no gdzieś tam ten dreszczyk emocji w momencie, kiedy się staje naprzeciwko drużyny, która jest groźna i z którą się trzeba bić, no zawsze ma za sobą pewnego rodzaju adrenalinę i te emocje, które się gdzieś tam wyzwalają. I oczywiście mogę tak powiedzieć, że no, no może nie najlepszych, ale myślę, że mogło się podobać niejedno widowisko w wykonaniu tych dwóch drużyn. Jeszcze zadam jedno pytanie i oddaję ci, Kuba, głos. Czy Brazylia z 2006 to Domel 5, która grała najbardziej galaktyczną siatkówkę, przeciwko której się mierzyłeś w całej karierze? Czy pamiętasz słowa po finale? Ja nie wiedziałem, że tak można grać w siatkówkę. To był etap ogólnie rozwoju siatkówki, który dla nas był niedostępny. Brazylijczycy prezentowali taki model grania, który w Europie praktycznie nie istniał. Dopiero później zaczęły drużyny gonić ten styl, zaczęło się grać szybciej, grać bardziej troszeczkę siłowo, opcjami. Jakby moment, gdzie przyszli trenerzy chociażby z południowej Ameryki, no zaczęli ten model wdrażać i z biegiem lat jakby my jako też reprezentacja zbliżyliśmy się do tego stylu, więc jakby z perspektywy czasu tamta Brazylia była nieosiągalna dla wielu krajów, dla wielu reprezentacji, natomiast w chwili obecnej gdzieś te szanse się wyrównały, bo wszyscy grają już mniej więcej podobnie. I ten styl aż tak bardzo nie zaskakiwał. Natomiast to trzeba przyznać, że też zawodnicy występujący w 2006 roku no jednak mieli swoją ogromną jakość, która się przekładała przede wszystkim na jakość wykonania i te elementy, które u nich funkcjonowały, no były bezbłędne. Zresztą też takie poczucie własnej wartości jako zespołu było bardzo wysokie i oni też byli nastawieni na sukcesy. Natomiast no, jak prześledzimy od 2006 roku do dzisiaj, to te sukcesy dalej są, bo oni są w strefach medalowych. Natomiast no, oprócz gdzieś tam igrzysk w Rio, no, gdzieś tam tych sukcesów w postaci gdzieś tam, nie wiem, złotego medalu na różnego rodzaju imprezach, no też jakby nie było. Powiedz mi, masz możliwość stworzenia idealnego atakującego. Na przestrzeni tych lat, tych topowych atakujących, to byli różni zawodnicy, bo inaczej można powiedzieć Grozer, a inny Szops, inny Kurek, inny Kaczmarek. Jakbyś mógł skleić na przykład przygotowanie fizyczne, odporność psychiczną, technikę, siłę, od kogo byś brał poszczególne elementy? Znaczy na pewno od Bartka Kurka bym wziął skoczność, bo troszkę wyżej skakał ode mnie. Na pewno od George'a bym wziął siłę, bo to był niezwykle dynamiczny i bardzo silny zawodnik. Shops miał niezwykłą technikę. Od siebie bym wziął odporność psychiczną. Myślę, że... Fajnie, że nie zapomniałeś, bo tak zacząłeś skromnie od tych innych. Jeszcze był taki świetny zawodnik właśnie z tej reprezentacji Brazylii z 2006 roku, André, który też miał niezwykły dynamit i był bardzo szybki. I wtedy też między innymi
przez niego wiele reprezentacji cierpiało, bo ta piłka do tyłu była bardzo szybka i on jest szczególnie... Dokładnie, leworęczny, więc jeszcze ciężej było go zablokować, więc no, na pewno też zawodnik kompletny i od niego też niejedną cechę można by było wziąć albo umiejętność. Ciężko jest tak przelecieć. Pracowitości bym nie brał. Ciężko jest przelecieć przez jakby wszystkich, którzy występowali na tej pozycji, bo przecież też był Clayton Stanley, który był niezwykle mocnym zawodnikiem i też rozstrzygał. Taki grozy. Dokładnie, rozstrzygał o niejednym spotkaniu. Także no, ja myślę, że po trochu z każdego i można by było kompletnego gracza stworzyć. Ja tutaj połączę dwa pytania z tego czatu tutaj, przeciwko któremu libero nie lubiłeś grać, z pytaniem z naszej społeczności, czy vlogi igłą szyte w wykonaniu Krzysia Ignaczaka cię irytowały? Znaczy, z morą w ogóle atakujących czy przyjmujących, bo to już bez rozstrzygania, która to jest pozycja, no jest libero, który świetnie broni, więc jakby każdy, który nie boi się stanąć w odpowiednim miejscu i te piłki wyszarpie, no jest zmorą, bo można zrobić naprawdę wszystko perfekcyjnie, a jest tam człowiek, który to podbija. I w pewnym momencie gdzieś tam ta, powiedzmy, ta frustracja rośnie, więc Igła miał swoje dobre strony i faktycznie w niejednym meczu wyszarpał wiele. Ale Gebrnikow jest niesamowity, Paweł Zatorski, nasz Fink, który jest teraz, Wojto jest też super, Dawidek, który jest u nas drugim libero, też ma niezły potencjał, Luke Perry, no, jakby klasa sama w sobie, no, jest niesamowitym libero, myślę, że jednym z najlepszych na świecie, więc jakby, Sergio? Można wymienić. No Sergio też w tym najlepszym czasie swojej kariery no, też prezentował niesamowite umiejętności, bo on miał taką jakby zdolność znalezienia się w miejscu, w którym jest piłka i ta piłka się do niego kleiła. Więc jakby no, to rozróżnia przede wszystkim najlepszych libero. Już nie abstrahując od przyjęcia, bo w większości libero bardzo dobrze przyjmują, zresztą oni mają trochę inne zadania na boisku, bo tak jak pewnie my wszyscy wiemy, którzy się interesujemy siatkówką od strony takiej bardziej techniczno-taktycznej, to wiemy, że jednak na libero spoczywa bardzo duża odpowiedzialność na boisku za przyjęcie i czasami oni mają 3/4 boiska, bo biorą we dwóch z drugim przyjmującym, który jest bardziej defensywny. Natomiast kibic tego za bardzo też nie widzi i gdzieś te błędy, które się zdarzają, no, kibic odbiera na zasadzie, no dobra, gdzieś tam go pocisnął, przyjął tego asa albo wpuścił jakąś piłkę, natomiast nie wiemy, jak dużo boiska ten libero pokrywa. A i dokończę jeszcze, bo uniknąłeś pytania o Igłę, a propos tego, czy cię irytowały jego blogi, czy w ogóle może cię coś irytowało, czasami byli jacyś tacy zawodnicy, którzy bądź też swoim stylem bycia, czy takim rozgadaniem cię może denerwowali trochę? Znaczy nie, no każdy zawodnik będący w grupie miał swoje plusy i minusy, jak każdy człowiek. Tak? Pytanie jest, jak w tej grupie potrafiliśmy stworzyć komfort pracy i pewną atmosferę do tego, żeby móc osiągać jakieś wyniki. I to jest kwestia dogadania się, kompromisu. Mnie Igła jakby nie irytował, nikt mnie nie irytował w zespole, w żadnym, w którym byłem. Ze względu na to, że ja jakby zawsze poszukiwałem dogadania się z drugim człowiekiem i te kompromisy były naturalną jakby sprawą, bo żyjemy jakby w grupie ludzi i ta grupa jest ważna z punktu widzenia każdego uczestnika. Natomiast jeżeli zaczniemy indywidualnie podchodzić, że ktoś jest ważniejszy i są równi, równiejsi, no to ta grupa prędzej czy później umrze i się rozwali. A powiedz mi, stawiasz swój ulubiony aparat fotograficzny na waszą kadrę najlepszą za Raula, na obecną kadrę i musisz postawić wynik. Ale jak przegrywasz swój ulubiony aparat. Kto wygrywa w tym meczu? Na kogo stawiasz?
Znaczy ciężko jest porównać te dwa zespoły. Ja wiem, jakby, ale Kuba, ja rozumiem, ale musisz jest, postawić... Porównaj teraz reprezentację z reprezentacją Huberta Wagnera. No, jakby nie, to już jest... Huberta Wagnera być może spadłaby z ligi, bo taka prawda mniej więcej jest, ale teraz wasz najlepszy okres za Raula i obecna kadra i musisz postawić najlepszy, ulubiony aparat, musisz, bo inaczej ci zabiorą ten aparat. Musisz. I widzisz, i my tak mamy wprawdzie siatki co tydzień, czy część. Znaczy jest tak, jakby reprezentacja, w której ja byłem za czasów Raula, była pukająca do szerokich drzwi wielu sukcesów. My naprawdę przechodziliśmy wielki proces przeobrażenia, przede wszystkim samego stylu grania. Wiele się wydarzyło. Natomiast dzisiejsza reprezentacja, masz zestaw ludzi, którzy są bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, umieją się zachować na boisku od strony taktycznej i jakby masz urodzaj na każdej pozycji. Czyli ciężko jest jakby porównać. Jeżeli miałbym postawić, no to postawiłbym na tą reprezentację, no bo jakby jest więcej walorów. U nas mogło być tak, że gdzieś tam drużyna była kompletna pod każdym względem i każdy, kto się znalazł w tej reprezentacji, wnosił pewną jakość. Natomiast tutaj i może ten poziom tej jakości nie był aż tak bardzo stabilny, jak jest teraz. Więc jeżeli mielibyśmy rozpatrywać pod kątem stabilności i wysokości poziomu i utrzymania, to jakby jak najbardziej ta reprezentacja. Mhm. Grałeś z Danielem Plińskim, to pytanie tutaj z czatu, z Michałem Winiarskim, z Pawłem Woickim, nie tylko, z kilkoma innymi też już dzisiaj trenerami. Czy mógłbyś wskazać, który zawodnik z tego nowego pokolenia może w przyszłości według ciebie zostać trenerem? Czy ktoś ma takie papiery, czy widzisz takiego analityka? Ale ja też dodam do tego pytania, czy grając z Michałem Winiarskim wyobrażałeś sobie, że to będzie pan trener? Nie, no kto sobie wyobrażał? Wiesz co, zacznę może od Daniela i Pawła. Jakby... Ja nie miałem przyjemności pracowania z nimi jako trenerami. Ja z nimi pracowałem i byłem w jednej drużynie, więc jakby od strony zawodniczej jak najbardziej kompletni zawodnicy, którzy mieli bardzo wysokie umiejętności i dodawali tą jakość do każdej drużyny, w której występowali. Natomiast no, jak pod kątem samego patrzenia od strony trenerskiej, no jakby nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo po prostu nie potrafię. Ale jest coś takiego, że czujesz, że na przykład ktoś ma taki umysł analityczny już w czasie gry, że ma spokój, że ma dystans do pewnych sytuacji, że potrafi szybko zareagować, że potrafi czytać grę nawet rozgrywającego, że coś podpowiada. No ja jakbym miał spojrzeć dzisiaj, jak się zachowuje Olek Śliwka, no to jest dla mnie chodzący już w pewnym sensie trener, tak? Bo to jest gość, który i z jednej strony ma taką umiejętność odepchnięcia od siebie tych wydarzeń boiskowych i przeanalizowania. Dwa, że czyta cały czas każde ustawienie po ustawieniu, widać, że to jest człowiek, który analizuje, który potrafi te rzeczy na bieżąco widzieć. Trzy, że ma dobry kontakt też z kolegami, z trenerami, więc gdzieś w te sfery i taktyczne, i psychologiczne wchodzi. No jest coś takiego, że czasami potrafisz to odgadnąć, na przykład po Miśku Michale Winiarskim w życiu bym nie powiedział, że to będzie pan trener, tak, że to z tym swoim roztrzepaniem i zapominaniem wielu rzeczy, z tym swoim żartem i taką luzem czasami w grupie, nagle będzie poważny pan trener. Znaczy tak, no wszyscy wiemy, jakim Michał był zawodnikiem. Był bardzo dobrym zawodnikiem, wyszkolonym perfekcyjnie, z niesamowitym przyjęciem, super kumplem w zespole i tak dalej. Natomiast fakt, cała jakby otoczka nie zbyt dobrze wróżyła na jego przyszłą pracę. Politycznie. Delikatny. Natomiast Michał też trafił na bardzo dobry okres w swoim życiu ze względu na to, że pracował z bardzo dobrym trenerem Roberto Piazzą, który się dzielił swoim doświadczeniem. On naprawdę mu dużo przekazał, Michał czerpał jakby to doświadczenie, które przy nim zdobył,
pozwoliło mu skonstruować też własne metody i własny styl pracy. I teraz wyobraźcie sobie, że gościu w rok się zmienia, jest bardzo obowiązkowy, jest sumienny, jest niesamowicie skupiony na swojej pracy. Dokładnie wie, jakie elementy trzeba wykonać, żeby jakby, no powiedzmy w cudzysłowie, zmusić zawodników do tej pracy. I teraz macie takie dwa sprzeczne obrazy. Natomiast on się bardzo dobrze realizuje jako trener. I co jest ważne, on się cały czas chce rozwijać, więc to jest też istotny element każdego trenera, że nie już pewien poziom, który osiągnąłem, mi wystarczy, tylko cały czas pracuję nad rozwojem własnych umiejętności do tego, żeby móc być coraz lepszy. I uważam, że Michał, z tej trójki, którą wymieniliście, jakby do tej dwójki nie jestem w stanie się odnieść, ale do Michała mogę spokojnie powiedzieć, że to jest jeden z lepszych też trenerów w ostatnim czasie, z którym mogłem współpracować. Natomiast jeśli chodzi o Olka Śliwkę, ja się w zupełności zgadzam, jakby ma bardzo duże predyspozycje, wprowadza niesamowity spokój na boisku, wprowadza też pewność, takie bezpieczeństwo, jakby z punktu widzenia zawodnika i elementu i części zespołu jest to bardzo dobra jednostka. Natomiast pytanie teraz jest, jeżeli przejdziesz na tą tak zwaną drugą stronę mocy, wiesz, ten kontakt z zawodnikami już nie może być taki jak kontakt koleżeński. Jakby musisz podejść do każdego w sposób równy. Nie może być równiejszych albo bardziej lubianych albo nielubianych zawodników, tak w cudzysłowie mówiąc. Więc jakby musisz się odnaleźć przy każdej jednostce, a przy tym jakby na tyle zmotywować zespół, żeby szedł w jednym kierunku. Więc to są ciężkie zadania i jakby zmienia się perspektywa współpracy na przykład z jakimś zespołem, w którym na przykład grałeś. I tu nie lada problem jest dla osoby, która jakby obejmuje stery pierwszego trenera. Często się też zauważało taką sytuację, że bardzo wybitny zawodnik no nie jest dobrym trenerem. Ale też było odwrotnie, że zawodnik albo teoretycznie funkcjonował w drużynie siatkarskiej, ale jest bardzo dobrym trenerem. I myślę, że to chodzi bardziej o predyspozycję takie psychologiczne umiejętności zarządzania grupą. Jeżeli potrafimy zarządzać jednostkami i potrafimy wpłynąć na te jednostki, żeby one za nami szły w jednym określonym celu i zbudujemy to zaufanie u każdego, no to to zaufanie, ta odpowiedzialność zespołowa przekuwa się w to, że w pewnym momencie ten sukces przyjdzie. Natomiast jeżeli jesteśmy gdzieś tam nieszczerzy, nie zbudujemy tej relacji, nie zbudujemy tego zaufania, nie zbudujemy tego obrazu, że idziemy w określonym kierunku, no to zaczynają się problemy, zaczynają się wymykać sprawy spod kontroli i jakby ta drużyna się rozjeżdża. Więc bardzo ciężkie pytanie odnośnie trenera. Także. No bawimy się trochę, wiesz, to próbujemy zgadywać i zaklinać rzeczywistość. Jeszcze jedno pytanie, ja i Kuba, oddaję ci głos. Moja w zasadzie pytanie od Magdalena Sys 6095. To jest trochę takie pytanie, jeszcze wracając do tej natury teraz współpracy i pracy psychologicznej. Ale trochę też na czasie tych zmieniających się wydarzeń i tego, jak dzisiaj widzisz, obserwujesz młodych chłopaków, bo wiemy, że dzisiaj jesteśmy otoczeni przez social media, ty trochę wychowywałeś się w innych czasach jednak i nie było też tego zagrożenia i plusów tego oczywiście, ale no to wpływa dzisiaj na sportowców, to otoczenie cały czas z komentarzami, gry z oceną, jednak trochę inaczej było, kiedy czytałeś ten przegląd sportowy, powiedzmy poniedziałkowy, i tam była ocena twojego występu w ostatniej kolejce ligowej, może na bieżąco w trakcie transmisji telewizyjnej w Polsacie Sport na przykład, natomiast no dzisiaj te oceny i próba analizowania gry pojawia się wszędzie i sportowcy w pewnym sensie są zagrożeni, także hejtem. Ja bym rozróżniał ocenę i krytykę od hejtu oczywiście, no ale gdzieś Magda pyta tutaj właśnie o,
o hejt i o to wpływ i jak ty to widzisz z punktu widzenia psychologicznego. Dzisiaj patrząc też właśnie na to nowe pokolenie, na tych chłopaków, których masz choćby na co dzień we współpracy. Jest to dosyć ciężkie zagadnienie ze względu na to, że jakby sytuacja pod względem informacji wypływających do świata zewnętrznego jest jakby dosyć szeroka i czasami postrzeganie własnej informacji i dzielenia się z opinią publiczną jakby przedstawia nasz punkt widzenia, naszą perspektywę, natomiast my odbieramy to w pewien konkretny sposób, natomiast nie zastanawiamy się, jak to zostanie odebrane na zewnątrz. I może to być gdzieś tam albo odebrane pozytywnie, albo negatywnie. Natomiast tak jak powiedziałeś, no, jakby zawodnicy, sportowcy, obojętnie jakiej dyscypliny, jakby są wystawieni na ocenę, tylko że ta ocena jest teraz tu i teraz realna, jakby w czasie rzeczywistym. I oczywiście no, zdarzają się osoby, które jakby odnoszą się do sympatii, podnoszą jakby te komentarze od strony takiej emocjonalnej, bo albo kogoś lubią, albo nie lubią, albo kogoś nienawidzą i jest wypływ tych emocji w postaci napisania tych kilku słów. W gruncie rzeczy są to bardzo anonimowe treści, gdzie okej, można to odnaleźć po jakimś tam IP i jakby znaleźć pewnego delikwenta. Natomiast jakby do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że trzeba pracować nad pewnym rozróżnieniem tych treści. Jeżeli mamy do czynienia z konstruktywną krytyką, która ma wpłynąć na nasze zachowanie bądź ma wpłynąć na nasze umiejętności i jeżeli są te uwagi skierowane do pewnego zachowania, do pewnej umiejętności, to jak najbardziej jakby trzeba to rozpatrywać w postaci tej konstruktywnej krytyki. Czyli mogę coś poprawić, mogę, nie wiem, poprawić zachowanie na boisku, mogę poprawić element, który nie funkcjonuje tak, jak powinien, mogę, nie wiem, zrobić jakiś update danej czynności, która jest wymagana do uzyskania pewnych efektów w postaci wyniku. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie tą taką krytykę emocjonalną, wypływającą gdzieś tam z wnętrza danej osoby, bo nie wiem, dajmy na to, ktoś kogoś nie lubi, no to jakby to trzeba też przefiltrować i odciąć się od tego. No i to jest strasznie trudne zadanie, bo jakby mamy bardzo emocjonalne społeczeństwo. Mamy społeczeństwo, które ma bardzo szerokie kontinuum tych swoich emocji i gdzieś tam przeżywają bardzo dużo tych skrajnych emocji, że jest bardzo duże rozczarowanie, złość, frustracja albo bardzo duże szczęście, zadowolenie i tak dalej. Natomiast gdzieś tam nie ma tego środka, znaczy może nie, że nie ma, jest ten środek, ale rzadko i gdzieś oni funkcjonują na tych skrajnych końcach tej skali i jakby też naszym zadaniem jest to, żeby pomagać im koncentrować się na wybranych informacjach, na wybranych rzeczach, jakby to skupienie w danym momencie, na danej akcji, na danej piłce powinno być najważniejsze i skupienie później na komentarzu, który jest niezwykle ważny ze strony sztabu szkoleniowego, ze strony też zespołu, bo jakby zespół też wpływa na jakość wykonania danej osoby, to są informacje istotne i te informacje powinniśmy jakby przetwarzać na własne umiejętności zachowania. Natomiast reszta no służy ocenie danego widowiska i można zagrać słabiej, można zagrać lepiej, natomiast jakby ta ocena nie powinna wpływać na jakość wykonania. A to jeszcze tylko dopytam, a ty tak potrafiłeś w czasie swojej kariery, bo wiemy, że przecież po pierwsze grałeś w Skrze Bełchatów, która była tyleż najpopularniejszym w pewnym momencie zespołem klubowym, co też najbardziej znienawidzonym zespołem klubowym w Polsce. No, jeżeli w siatkówce w ogóle są takie skrajne emocje, tak? No bo troszeczkę inaczej to wygląda niż w przypadku piłki nożnej, ale no jednak Skra była też drużyną, która wywoływała największe te negatywne emocje na pewno, kiedy przyjeżdżała do niektórych miast. Po drugie, no ty byłeś w pewnym momencie właśnie, jesteś legendą, ale byłeś takim zawodnikiem, który też absorbował zainteresowanie właśnie kibiców rywali, bo byłeś facetem, który rozwiązywał najtrudniejsze mecze i
i gwarantował zdobywanie złota. Po trzecie, grałeś w reprezentacji, ale też te twoje losy różnie się układały, tak? Wiemy, że też przecież miałeś przerwy spowodowane kłopotami zdrowotnymi i poszukiwaniem ich rozwiązań i też kibice inaczej reagowali na to. Jedni ze zrozumieniem, inni gdzieś tam właśnie próbowali hejtować. Wtedy te jeszcze media społecznościowe nie były tak wszechobecne, więc może tego nie odczuwałeś tak, jakby dzisiaj to było. No ale chciałem się dopytać, no bo właśnie po pierwsze, czy ty wtedy już tak potrafiłeś z tym walczyć i tak sobie to rozkładać, tak jak teraz, na chłodno i analizować to wszystko, a po drugie, właśnie z perspektywy czasu, czy wydaje ci się, że dzisiaj tym młodym zawodnikiem jest trudniej, czy łatwiej w związku z tym to wszystko? Odniosę się najpierw do siebie. Miałem, tak jak powiedziałem, tyle szczęścia w tych zespołach, że funkcjonowałem w zespołach, gdzie były jednostki bardzo mocne pod względem umiejętności, jak i również doświadczenia. Wiele od nich czerpałem, jak i również od wielu trenerów, z którymi miałem przyjemność współpracować, jak i również członków sztabu, bo ja nie mówię tutaj tylko o pierwszym trenerze, ale również o asystentach, o statystykach. Jakby to jest kopalnia wiedzy, naprawdę, więc dużo się dzięki nim nauczyłem, dużo się nauczyłem dzięki zawodnikom i gdzieś kształtował się mój światopogląd. To moje doświadczenie na tyle się skrystalizowało, że pozwoliło mi myśleć o tym, w jaki sposób mogę przeanalizować swoje zachowanie. Oczywiście ja nie powiem, że ja to robiłem bezbłędnie, bo byłbym niesprawiedliwy, natomiast na tyle potrafiłem w pewnym momencie zarządzać sobą, że jadąc na przykład do drużyny, która nie bardzo nas lubiła, delikatnie mówiąc, chociażby na przykład do takiego Rzeszowa, gdzie wiadomo, że jakby nasze pojedynki wiele emocji wyzwalały, no to wiadomą rzeczą było, że my nie będziemy tam bardzo łagodnie przyjęci, super, będzie doping i tak dalej, bo to są kibice swojej drużyny i to jest normalne. Jakby to nie można było tego wykluczyć, więc trzeba było się przygotować na te wszystkie sytuacje, więc jakby ten zespół mój, w którym funkcjonowałem, robił to lepiej, robił to gorzej, natomiast ja zawsze wychodziłem z takiego założenia, że jakby dla mnie jest najważniejsze to, co jakby łączy nas z ławką rezerwowych, ale jakby zamyka się w czterech liniach, czyli pola zagrywki, dwóch autowych i środkowa. To było najważniejsze dla mnie, to co się dzieje u nas na boisku i na co mamy wpływ. Na resztę nie mamy wpływu, więc nie powinno absorbować naszej energii. I wracając do jakby drugiej części pytania, ja nie powiem, że zawodnicy nie potrafią tego robić. Jedni robią to z lepszym skutkiem, drudzy robią to z trochę gorszym skutkiem. Natomiast jakby zbierają doświadczenie. Inaczej się pracuje z zawodnikami, którzy są już bardziej wyedukowani, powiedzmy, i doświadczenia. Inaczej się pracuje z młodszymi zawodnikami, którzy są na początku swojej drogi. I my, mając jednych i drugich w zespole, jakby dajemy im możliwości i dajemy im jakby na tyle wsparcia, że oni sami poszukują tych rozwiązań. Oczywiście muszą je wypróbować, bo to nie jest tak, że wszystko dla każdego zawodnika jest jeden dany schemat i drugi schemat przy kolejnym zawodniku zadziała. Oni muszą to sami wdrożyć w swoje granie i jakby przekonać się sami na własnej skórze, co tak najbardziej pomaga, bo metod jest naprawdę bardzo dużo i ciężko jest stworzyć idealny schemat pod ogół jednostek. Więc oni może z punktu widzenia jakby samych czasów są troszkę w lepszych czasach ze względu na to, że też się zmienił kontekst postrzegania przygotowania psychologicznego w zespołach, bo to funkcjonuje, czy to w piłce nożnej, czy w tenisie, czy chociażby w rugby we Francji. Jakby to jest normalna część treningu. U nas w siatkówce fakt, nie ma tego na co dzień. Jesteśmy pierwszym zespołem, który to wprowadził jako element treningowy. Jesteśmy pierwszym zespołem, który tak mocno też postawił na to i
My jakby dokładamy swoją cegiełkę do wyszkolenia przede wszystkim techniczno-taktycznego, motorycznego i siłowego. Jakby my jesteśmy jedną ze czterech jakichś tam cegiełek o jakiejś tam wartości, która wpływa na jakość wykonania, ale to nie jest tak, że jakby psychologia odgrywa najważniejszą rzecz. Oczywiście głowa, spokój, podejmowanie decyzji w takim chłodnym otoczeniu jest niezwykle ważne i istotne, bo ten ułamek sekundy czasami powoduje, że podejmuje się lepszą, gorszą decyzję. Natomiast każda decyzja powinna być jakby w tym ułamku sekundy podjęta tak, że nasze przekonanie jest na tyle świadome, że podejmuje dobrą decyzję. Ja wrócę wrócę teraz trochę do siatkówki. Tak, powiedz, to kibice, bardzo kibiców interesuje. Najlepsza siódemka jako zawodników na danej pozycji plus najlepszy trener, z którymi ty grałeś albo przeciwko. Najlepszy rozgrywasz, najlepszy atak oczywiście poza tobą i najlepszy trener. I kogo byś ustawił? Kurczę, zawsze zadajesz takie pytanie. Dawaj tutaj ten, najlepszy rozgrywasz. Znaczy jest tak. Żeby była jasność, jest bardzo szeroka liczba osób, których bym wymienił. Jeżeli miałbym wybrać rozgrywającego, to wybrałbym Pawła Zagumnego, ale to nie znaczy, że z innymi mi się źle grało, bo czy to z świętej pamięci Miguelem Walaską, czy z Niko Uliartem, też mi się super grało i jakby się rozumieliśmy. Natomiast z Gumą spędziliśmy też fajne lata w reprezentacji i jakby to też emocjonalnie zaważy na tym, że wybiorę je. Ja rozumiem, bo to jasne, że może, bo to możemy gadać o 10 rozgrywaczach, ale teraz mamy Gumę, teraz dwa przyjęcia. Dwa przyjęcia, no na pewno Misiek Winiarski. No i z drugim ciężko tak rozpatrywać, no ale swego czasu mówię, był też Facundo Conde, który miał bardzo dobre sezony w Bełchatowie. Miał też bardzo dobry sezon jeden, drugi, trzeci Stefan Antiga, który naprawdę jest kompletnym i takim bardzo szeroko myślącym zawodnikiem i dostrzega wiele rozwiązań. I można by było naprawdę dokładać do Michała dużo nazwisk. Niezłych cwaniaków byś miał Winiara ze Stefanem w jednym zespole, to masz to gości od rozwiązywania problemów. Tak, no, grałem w takim zestawieniu, więc wiem, na co ich stać. Środkowi, no świętej pamięci Arek Gołaś był niesamowitym zawodnikiem, ale z tego młodszego pokolenia Kuba Urbanowicz, Karol, Hubert, na pewno Bieniu, Kuba Kochanowski. Ty masz kasy na tyle, masz tylko dwóch. Którzy są naprawdę, jakby różnią się naprawdę malutką gdzieś tam, malutkim czynnikiem, który powoduje, że mógłby jeden grać, a drugi by musiał na przykład odpoczywać. No więc jest naprawdę bardzo ciężko. No, na libero też jest szeroka ławka, że tak powiem. No, Możesz tylko jednego. No to Paweł Zatorski, myślę, że trzyma poziom przez wiele, wiele lat i jest takim fundamentem niejednego zespołu. A trenerem? Kto jest trenerem? No bym wymienił wielu. Ale powiem szczerze, że tak. Pod kątem takim merytorycznym i w odpowiednim czasie pojawił się na mojej drodze Daniel Castellani. Był naprawdę człowiekiem, który też zmienił kontekst myślenia w ogóle w Polsce o siatkówce. Jacek Nawrocki swoje też dołożył. Wiele takich rozwiązań, które można było później stosować przez lata. Michał Winiarski, który no, jest na początku swojej drogi, ale jest już jednym z lepszych trenerów, z którymi mogłem i miałem przyjemność współpracować. Roberto Piazza, który jest zafiksowany na siatkówce i jakby szuka niuansów do tego, żeby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. I wielu, wielu naprawdę innych trenerów, którzy funkcjonowali czy to ze mną, czy gdzieś mogłem podglądać ich pracę w innych zespołach. Czy zgodzisz się, że Daniel Castellani to był taki
pierwszy trener i mam wrażenie, że nawet długo jeszcze jedyny trener w Polsce pracujący czy w Skrze, czy później z reprezentacją, który właśnie trochę robił to, co wy teraz robicie, czyli łączył w sobie trochę, ale poprzez żonę, poprzez znakomite przygotowanie też merytoryczne, właśnie takie, taką podbudowę tej sfery taktyczno-technicznej z psychologiczną, że trochę inaczej jednak to funkcjonowało w Polsce, trochę inaczej funkcjonował Raul Lozano wcześniej i trochę inaczej nawet później wielu trenerów pracuje tak wedle takiego warsztatu czysto sportowego. A Daniel był takim człowiekiem, który bardzo zwraca uwagę na relacje, na czytanie zawodnika jako człowieka, na dowiedzenie się jak najwięcej i budowanie tego swojego podopiecznego. Ja się zgodzę z tym wszystkim, co powiedziałeś, bo niezwykła jakość tego wykonania i jakby dbania o relacyjność była widoczna u Daniela ze względu na to, że jego żona jest psychologiem i jakby tutaj myślę, że bardzo dużo razy i też wdrożył w swoje umiejętności to, co ona gdzieś mu podpowiedziała, radziła albo wręcz nauczyła, bo ja pamiętam, że jak on przyszedł do zespołu i wróciłem po sezonie kadrowym, ja pierwszy raz zobaczyłem, że można zbudować zespół zupełnie od innej strony, że można zbudować zespół naprawdę, który wytworzy w sobie taką chemię wynikającą z relacji międzyludzkich. I te relacje były na tyle istotne, że w momentach gdzieś tam słabszych problemów, bądź na przykład na tłoku grania, bo też graliśmy bardzo dużo w krótkim okresie czasu, bo była Liga Mistrzów, były też Mistrzostwa Świata klubowe, więc jakby on stworzył coś takiego, co nie było obecne normalnie w Polsce. Budowało się zespoły na zasadzie troszkę takiej autorytatywnej pracy, że trener jest najwyższy, jakby on ma tylko rację i to jest święte. I do tej pory to tak mniej więcej funkcjonowało. Natomiast on złamał ten taki kanon, że ta relacyjność naprawdę była bardzo istotnym elementem. I to później zaczęło funkcjonować w wielu zespołach, bo ten jakby trend się zaczął zmieniać. I jest do dzisiaj. Też bardzo dbamy pod tym kątem tutaj w Gdańsku, żeby ta relacyjność była na tyle szeroko rozwinięta i na tyle, żeby się zawodnicy uzupełniali, żeby wytworzyli sobie jakość pracy i taką, no to jest bardzo szerokie słowo, atmosferę pracy, że jest przyjemnie i jak się jest przyjemnie, to się lepiej funkcjonuje w takim zespole. I to się mi się wydaje, że zaczęło od Daniela Castellani. Wielokrotnie cię pytano o to, ja cię nie będę pytał o ten wyjazd z Polski, czy kiedykolwiek, a ja cię zapewniam inaczej. Kiedy i do jakiego klubu już miałeś długopis w ręku i zastanawiałeś się, ruszę czy nie ruszę, bo to wiadomo, jakie są decyzje, masz ileś propozycji, zawsze wybierasz, podejmujesz decyzję, normalnie, ale kiedy i jaki klub był najbliżej wyjazdu za granicę, gdzie miałeś już tutaj już podpis, albo nie, wycofane? To był sezon, po tym grałem na przyjęciu w Bełchatowie. Taki epizod. Tak, no ja wtedy dostałem strasznie tak psychicznie po tyłku ze względu na to, że jakby ja nie czułem się dobrze na tej pozycji, bo ona mi została zmieniona ze względu na jakby charakter drużyny. I żeby pomóc zespołowi, jakby przystałem na tą propozycję i bo zawsze się kieruję tym, że zespół musi jak najlepiej funkcjonować. Nie było to komfortowe dla mnie i to nie była dla mnie bardzo przyjemna sytuacja, natomiast jeżeli zespół tego potrzebował, to jak najbardziej funkcjonowałem w takim zestawieniu. Natomiast cały sezon dał mi na tyle go odczułem, że nie chciałem dalej funkcjonować w takim zestawieniu, a to mi groziło w następnym sezonie w Bełchatowie, więc z jedną nogą już byłem w drużynie tureckiej, już praktycznie to znaczy byłem dogadany, natomiast lojalność moja wobec klubu z Bełchatowa jakby pozwoliła mi poczekać do kontrpropozycji z Bełchatowa i jakby ta propozycja przyszła na tyle
realna, bardzo, może inaczej niższa finansowo i to o dużo, ale na tyle bezpieczna, że nie wyjechałem z kraju. A jest coś, czego żałujesz w swojej karierze, właśnie typu na przykład właśnie wyjazd za granicę, albo spróbowanie sił gdzieś indziej, albo może jakiś moment w karierze reprezentacyjnej, czy na przykład to zakończenie kariery 2014, że nie pociągnąłeś jeszcze do Rio, bo takie są też pytania na czacie, więc ja to rozbudowuję trochę, czy jest coś, czego żałujesz w takim razie, że coś się nie wydarzyło, albo że mogłeś podjąć taką decyzję i zrezygnowałeś? Nie, nie, nie ma nic takiego w moim życiu, ze względu na to, że jakby każda decyzja niosła za sobą pewnego rodzaju konsekwencje, które mnie zaprowadziły do miejsca, w którym jestem teraz. I jakby coś się zmieniło, to mógłbym dzisiaj nie być tutaj w Gdańsku i nie realizować się dalej w swojej jakby pasji. Więc jakby zmienić nie. Natomiast trzeba sobie jasno też powiedzieć, że czasy jakby mojego wyjazdu za granicę to nie są takie czasy jak teraz. Idąc do piątego, szóstego zespołu w lidze włoskiej, a mając Ligę Mistrzów co roku w Bełchatowie i grając z naprawdę świetnymi zawodnikami, jak i również mogąc pracować z bardzo dobrymi trenerami, jakby stawiałem na szali swój rozwój sportowy. Tam jakby nie wiadomo, co by się wydarzyło. Ja nie powiem, że czy bym grał, czy bym nie grał. Natomiast tutaj grałem zawsze o najwyższe cele z ludźmi naprawdę, którzy mnie rozwijali sportowo. Więc jakby te momenty nie były, może te decyzje nie były współmierne. I było mi prościej wybrać drogę, przez którą przeszedłem przez karierę sportową. Natomiast jeśli miałbym osadzić swoją karierę w dzisiejszych czasach, no myślę, żebym szybciej wyjechał z Bełchatowa, bo jakby ten rozwój sportowy, niezależnie od jakby umiejscowienia w lidze, jest naprawdę dosyć wysoki. Zresztą sam Kuba wiesz, jak wyglądała Liga Włoska, że liczyły się tylko topowe te zespoły. Tak, i one nie proponowały tobie, bo proponowała ci Padwa, Latina, a dopiero jak się sprawdziłeś, i to nie tylko nasza kadra, bo Winiar też do Trento przychodzi do zespołu, który walczył o playoff, a to się okazało, że będzie silny, ale dopiero Lube później zadzwoniło. Tak. Więc jakby no, wiadomą rzeczą jest, że te propozycje gdzieś tam były, natomiast no, żeby wybrać odpowiednią opcję, trzeba sobie też wytłumaczyć, dlaczego taka, a nie inna, wziąć plusy, minusy, jakby rozważyć. Ja zawsze rozważałem, to nie było tak, że wstałem rano i a dobra, następny sezon gram we Włoszech, albo gram w kraju, którego teraz nazwy nie wymawiamy, albo gram nie wiem, w Turcji. Jakby nie, bo wiele decyzji, które by pociągnęło zmianę mojego życia, jakby to nie jest tylko zmiana mojego życia, więc też musiałem się kierować innymi. I to też skłoniło mnie do rozważania, do wybierania tych opcji i jakby zobaczenia, co dalej, zastanawiania się nad tym. No i jeżeli przeanalizowałem na tyle rozsądnie te opcje i przemyślałem tam, załóżmy, przez tydzień, dwa, no to dochodziłem do wniosku, że jakby tu mam wszystko sportowe, czego potrzebuję. I mój rozwój sportowy jest naprawdę zadbany i on cały czas idzie do góry, więc jakby to stanowiło pewną siłę miejsca. Zresztą, jak pamiętamy, Bełchatów w pewnym momencie był zespołem, który jakby wyznaczał trend i wyznaczał to, do czego się dążyło, więc grając w takim zespole, no też cały czas rozwijając swoje umiejętności i mając za sobą drużyny, które cały czas cię goniły, deptały ci po piętach, no nie mogłeś spocząć na laurach, tylko cały czas trzeba było dążyć do pewnego rodzaju perfekcji. Tu mi mignęło jedno takie pytanie na czacie, przepraszam, nie pamiętam, kto to zadał, ale czy jest jakiś mecz, przegrany mecz, który chciałbyś zagrać jeszcze raz w swojej całej karierze? To finał Ligi Mistrzów. Od razu. Ten z tym, z tym paluchem? Tak? Ten, co się zakończył dla nas taką kontrowersją, to w Łodzi tak. Po atak
Michała Winiarskiego, chyba czy twój po paluchu? To był Michała Winiarskiego. Natomiast to było przerwane ze względu na to, że jakby decyzja arbitra była taka, a nie inna i jakby my nie mogliśmy rozwiązać tego sportowo. I jest wielki niedosyt. Nie, myślę, że nie tylko we mnie jest ten niedosyt. Natomiast jakby no tak się wydarzyło, ja to też zaakceptowałem. Natomiast jeżeli miałbym coś poprawić, no to ten mecz bym spokojnie mógł jeszcze raz rozegrać. Nie wiem, czy w tym wieku, ale... Słuchaj, jakby wszyscy teraz jakby mieli tak wyglądać jak ty, którzy wtedy grali, no to wiesz, to powinni zazdrościć, no bo myślę, jakbyśmy wrócili tych wszystkich zawodników i teraz... No, byłoby ciekawie, Ja mam pytanie kolejne w takim razie tutaj z naszej społeczności, ale które też znowu rozbuduję, bo były dwa podobne pytania. Czy uprawianie siatkówki przez syna to pomysł pana Mariusza? Czy chciałby, aby uprawiał ten sport zawodowo i poświęcił się tylko temu? Czy wolałby, aby miał inny zawód? Czy jak porównuje siebie w wieku syna i samego Arka, to widzi więcej podobieństw czy różnic? To ja tutaj rozbuduję tylko tą drugą część, a propos, bo było też inne pytanie a propos kariery dwutorowej. Więc właśnie tutaj jest pytanie, czy Arek ma mieć ten zawód i czy będziesz chciał go dwutorowo prowadzić siatkarsko, ale też szukać mu innej podbudowy i czy to jest w ogóle możliwe, a w którym momencie jest to utrudnione, do którego wieku jest to możliwe, a w którym po prostu siatkówka musi się stać numerem jeden? Że zaczynając od samego jakby początku, jakby Arek od najmłodszych lat był ze mną, czy to w szatni, czy to na meczach, czy po meczach, jakby on no siłą rzeczy nasiąknął tym całym światem i jakby on też bardzo wcześnie zaczął odbijać i miał ten taki dryg do tej siatkówki. Natomiast jakby z punktu widzenia rodzica, ja wiem, z czym się wiąże zawodowy sport i to nie idzie w parze ze zdrowiem, więc jakby jako rodzic nie chciałbym, żeby uprawiał zawodowo sport ze względu na to, że no jest to bardzo duży uszczerbek na zdrowiu. Natomiast to jest jego wybór i ja jakby z punktu widzenia osoby, która patrzy na jego rozwój, ja się nie mieszam do jakby jego życia sportowego. On ma swoich trenerów, którzy są z bogatą wiedzą, którzy mają naprawdę bardzo dobre kompetencje, które prezentują na treningach i pracują z tymi dzieciakami w różnych konfiguracjach. W chwili obecnej Arek jakby wziąć mnie 14-letniego i jego 14-letniego, jakby osiągnął już więcej ode mnie, więc jest lepszy, można tak powiedzieć. Natomiast ja nie wiem, w jaką to stronę pójdzie. On mówi, że chce grać i jeżeli będzie chciał grać, to oczywiście ja go będę wspierał i jakby będę jego najwierniejszym kibicem. Staram się jakby nie pomagać, w sensie takim, że jakby nie kieruję jego karierą, nie kieruję tym, w jaki sposób ma wykonywać czynności, jakby jak się uczyć umiejętności. Jakby uważam, że własny rodzic nie powinien trenować własnego dziecka ze względu na to, że no nie da się oderwać tej emocjonalnej części. Jakby nigdy nie będzie się obiektywnym w stosunku do własnego dziecka, mimo tego, że bardzo będzie się chciało, to jakby ten subiektywizm oceny pozostanie, bo jesteśmy związani więzami krwi, więc jakby tutaj nie będzie to dobrze funkcjonowało. Zresztą też relacyjnie myślę, że z punktu widzenia jego kolegów z drużyny, jeżeli nie wiem, ja bym był trenerem takiej drużyny, no nie byłoby dobrej relacji u nich w grupie. Więc jakby ja tą sferę sportową omijam, ale go wspieram i kibicuję mu. I oczywiście, jeżeli będzie chciał, no to będę mu klaskał na trybunach i będę się cieszył razem z nim ze zwycięstw i będę przeżywał porażki. Natomiast no, też staram się pokazać mu, że sport to jest coś, nad czym też nie mamy wpływu. Bo może się, tak jak się fajnie rozpoczyna, tak się szybko może skończyć. Więc ja jakby dbam o jego rozwój naukowy i intelektualny i w chwili obecnej jest też
nie w szkole sportowej, tylko w dobrym liceum, gdzie zdobywa wiedzę i zdobywa te umiejętności, które będzie mógł w razie czego zaprezentować, jeżeli by coś poszło nie tak. Natomiast no, mam nadzieję, że pójdzie wszystko dobrze i będzie mógł się cieszyć też tym pięknem sportem. Ale to jest bardzo częste u sportowców takie traktowanie dzieci, bo ja to też mam podobnie. Chcesz iść na trening? Idź. Nie chcesz? Nie iść. Nie czujesz tego? Twoja sprawa. Tylko musi być twoja decyzja. Nie będę targał za ucho iść na trening. Nie chcesz? Okej, nie ma problemu. Słuchaj, jest pytanie tutaj z czatu. Dostałeś ofertę z Resowi kiedyś? Tak. I zastanawiałeś się, czy od razu było nie, do widzenia. Znaczy nie, no zostało mi zaproponowane w takiej luźnej rozmowie, natomiast ja miałem ważny 5-letni kontrakt z Bełchatowem i to było tak jakby w drugim roku ważności kontraktu, więc jakby nie było o czym mówić. Mhm. A powiedz mi, to jest też pytanie z naszej społeczności, czy wyobrażasz sobie niedługo powrót do Bełchatowa? W jakim kontekście? Klubowym, powrót do klubu. To znaczy? Do coś pracy. Wiem. Znaczy tak, no jakby odniosę się do sytuacji, która jakby wydarzyła się w tamtym sezonie, tak? Z punktu widzenia klubu, no niezbyt sympatycznie i sportowo też gdzieś tam. Nie było to miłe doświadczenie dla wszystkich. I faktem, że jakby rozstrzygano też kwestię tego, kto będzie tam prezesem, kto będzie dowodził tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Jakby no, nie powiem, że mi nie zostało to zaproponowane, bo byłbym, bym powiedział nieprawdę. Natomiast ja uważam, że na chwilę obecną jestem związany z Gdańskiem. Też dla mnie jest słowo droższe od pieniędzy. My już dokonaliśmy pewnych wyborów dużo wcześniej niż cała sytuacja w Bełchatowie miała miejsce. I na chwilę obecną jesteśmy też związani umową na jakiś czas, który pozwoli na wprowadzenie, jak i również jakby funkcjonowanie w tej sferze psychologicznej i na tym na razie się skupiam. Też była taka przymiarka, żeby zrobić podobny program w Bełchatowie w kontekście psychologicznym i też jakby były bardzo daleko idące rozmowy w tym kierunku. Powstał pewien program i powstał pewien zamysł, jak to miałoby tam funkcjonować. Natomiast no nic z tego na chwilę obecną nie wyszło ze względu na to, że tam były cały czas zawirowania ze względu kto będzie prezesem, jak te wybory pójdą i kto będzie trenerem. W ogóle nie wiadomo było, czy w ogóle zespół wystartuje, czy nie wystartuje, więc było bardzo dużo niewiadomych, a ja też nie jestem w stanie pracować na niewiadomych, bo jakby no nie tędy droga. Jeżeli ma to być profesjonalne podejście, ma być to z głową zrobione i ma to funkcjonować na najwyższym poziomie, taki, który chcę prezentować razem z panią doktor w tej naszej pracy, no to nie może być no, takie łapu-capu i a dobra, zróbmy coś i będzie fajnie. No nie tędy droga. Mhm. A żeby gdzieś zamknąć ten wątek bełchatowski, czujesz jakiś taki specjalne uczucie, jakiś sentyment taki szczególny, który powoduje, że może to przeważyć, czy na chwilę obecną nawet właśnie te wybory życiowe, tak jak powiedziałeś, Arek chodzi do szkoły, powoduje, że starasz się to odkładać na bok? Znaczy, ja mam ogromny sentyment do Bełchatowa. To nie jest tak, że jakby po sytuacjach, które gdzieś tam na sam koniec się wydarzyły, ja się odcinam od tego miejsca i jakby chcę zapomnieć. To nie w tym kontekście. Ja przeżyłem tam bardzo długi okres czasu. Mam wielu znajomych. Przeżyłem tam mnóstwo super ciekawych momentów, szczęśliwych momentów, więc jakby ja chcę pamiętać o tych dobrych sprawach, o tych dobrych momentach, które gdzieś tam w moim życiu nastąpiły i jakby tym się kieruję. Dlatego też między innymi jak były te wszystkie zawirowania związane z Bełchatowem i ja non stop wisiałem gdzieś tam na telefonie z uprzednim pełniącym obowiązki prezesem, jakby
no na pewno moja chęć pomocy jest w dalszym ciągu, ale to nie o to chodzi, żeby jakby rzucić wszystko i wracać do Bełchatowa. Bardziej w kontekście, jeżeli by cokolwiek funkcjonowało w Bełchatowie i ja bym był tam brany pod jakąś uwagę, jakaś opcja by się znalazła, jakby ja bym ją rozważył na zasadzie pomocy. Natomiast na razie moje miejsce przez długi okres będzie w Gdańsku, bo tam się czuję bardzo dobrze. W klubie jest niezwykle jakby taka fantastyczna atmosfera, która powoduje, że jakość pracy jest bardzo wyjątkowa. I też muszę podkreślić, że jakość współpracy z zawodnikami jest niesamowita, bo to, co my robimy, de facto przekłada się na ich wykonanie. I dla nas jest najważniejsze to, że ta nasza współpraca jest na równych, fajnych, jasnych zasadach i to jednej i drugiej stronie sprawia pewnego rodzaju przyjemność w postaci tego, że te umiejętności są nabywane. Mhm. Żeby zamknąć ten nasz live, godzina 6 jesteśmy na prawdzie siatki. Dzięki wszystkim za pytania, za także obecność tutaj na czacie, bo braliśmy też pytania. Widzę, że bardzo aktywni dzisiaj z zaciekawieniem słuchają nasi widzowie. Żeby zamknąć ten live, to jeszcze ma pytanie o relacje z nami, z dziennikarzami. Jak ci się żyło przez te lata kariery z pismakami, z telewizorami, jak to mówimy o nas? Znaczy, wiecie, jakby rozwój siatkówki, całej dyscypliny no, niezwykle sprofesjonalizował się w pewnym momencie. Tak samo jak i wasz tak zwany dział sportowy, który funkcjonował przy siatkówce, no też gdzieś tam się rozrósł. No, mamy praktycznie teraz z każdego meczu transmisję, kiedyś to były tylko wybrane mecze. Jakby ta praca dziennikarska też nabrała pewnego większego rozmiaru. Też się uczyliście pewnych rzeczy, tak jak samo jak my sportowcy też się uczyliśmy pewnych rzeczy. No doszło do pewnych zgrzytów, jak to normalne w każdym funkcjonowaniu pewnej grupy. Natomiast ja odbieram pracę jako wszystkich dziennikarzy, jako ok, jako w porządku, bo wy nam niejednokrotnie pomagaliście w różnych... Kto ci podpadł? Kto mi podpadł? To nawet nie chodzi o to, kto podpadł, tylko jakby czasami były takie sytuacje, gdzie gdzieś tam zostało wyrwane z kontekstu, dorobiona jakaś historia, jakieś nieprawdziwe, powiedzmy, fakty ujrzały światło dzienne. To była perspektywa pewnego rodzaju przedstawiona przez dziennikarza. Ona się gdzieś tam miała z prawdą, natomiast no, my też nie mieliśmy narzędzi do jakby wyprostowania tego, bo wy byliście ciałem takim narracyjnym, który przekazywał te informacje i jakby my nie mogliśmy się w żaden sposób skonfrontować. No, w chwili obecnej mamy media społecznościowe, więc też możemy przedstawić swoją perspektywę z naszej strony, która funkcjonuje w tych mediach i jakby skonfrontować dwie informacje. Natomiast myślę, że w dzisiejszych czasach na tyle dobrze przekazujecie informacje, na tyle rzetelnie i te informacje sprawdzone mają to światło dzienne ujrzane, że nie ma takich problemów, ale to rozwijało się z biegiem lat. Tak samo jak i siatkówka rosła z tej takiej, powiedzmy, półamatorskiej, która była na początku, do naprawdę bardzo profesjonalnej, która jest w chwili obecnej. Dzięki wielkie, Mariuszu, za ponad godzinę z nami. W Wieluniu dzisiaj Barkom gra z Treflem Gdańsk, więc oglądajcie od 17.30, wcześniej hitowe starcie Asseco Resowie Aluron CMC Warta Zawiercie i na dokładkę Kuprum Lubin Bogdanka Luk Lublin. Nic nie pominąłem, zerknąłem, żeby nie było, o 20.30. Dzięki wielkie, kłaniamy się. Szacun, szapoba za tę godzinę. Byliśmy z Kubą i przemaglowaliśmy Mariusza Wlazłego. Dzięki, Mariuszu. Dzięki wielkie. I pozdrawiam i oczywiście oglądajcie mecz z Wielunia z Warką. Będziemy oglądać. Pa, pa. Cześć, cześć.